Dzień dobry, Kamila Salwiak, witam Państwa i zapraszam na magazyn Ustecki. Chociaż w Ustce wszyscy jeszcze żyją sezonem letnim, miasto przystępuje do typowych prac. Rozpoczął się właśnie długo oczekiwany remont ulicy Przylesie. Na razie na ulicy Przylesie rozpoczęły się prace przygotowawcze. Jeszcze w tym tygodniu na plac budowy wejdą specjaliści z firmy Krężel, wybudują nowe miejsca parkingowe i położą nową nawierzchnię. Między obiektami 2 a 4 powstaną nowe parkingi. Tym razem ulokowane prostopadle do drogi wewnętrznej pomiędzy tymi dwoma obiektami. Zostanie wykonana nowa asfaltowa nakładka na istniejącą drogę, a na istniejących po mojej lewej i prawej stronie trawnikach zostaną wykonane miejsca parkingowe prostopadłe do tego obiektu budowlanego. O remont ulicy Przylesie i powstanie miejsc parkingowych opotowali sami mieszkańcy. Zakres i charakter prac był z nimi konsultowany. Prace będą trwały 7 tygodni. Zgodnie z planem zakończą się w drugiej połowie października. Na dolnej promenadzie w Ustce można obejrzeć wystawę plenerową pod nazwą Od kąpieliska do uzdrowiska. Uliczna ekspozycja stworzona została z okazji 30. rocznicy nadania Ustce statusu miejscowości uzdrowiskowej. O tym, jak tworzyło się uzdrowisko Ustka i jak prosperuje dzisiaj, możemy dowiedzieć się dzięki współpracy autora wystawy historyka Marcina Barnowskiego, słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu III wieku, Żyj kolorowo, byłych pracowników uzdrowiska Ustka, prezesa i pracowników hotelu Grand Lubicz, uzdrowisko Ustka oraz Usteckiej Biblioteki Miejskiej. To jest druga wystawa w tym miejscu w tym roku. Pierwsza była poświęcona klukom, słowińcom dokładnie. No i zauważyliśmy już właśnie przy tej pierwszej wystawie, że jest ogromne zainteresowanie tego typu treściami historycznymi, treściami promocyjnymi i stąd decyzja, żeby kolejną wystawę zrealizować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będą następne. Wystawa Od kąpieliska do uzdrowiska cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Umieszczone na niej zostały fotografie przed- i powojennej Ustki. Możemy zobaczyć, jak zmieniało się miasto i plaża. Ponadto na ekspozycji zamieszczone zostały plansze z opisem historycznym. Tradycje kąpieliskowe w Ustce mają długie korzenie. Już 200 lat temu do nadmorskiej miejscowości przyjeżdżali ludzie, by podreperować swoje zdrowie. Prawie 100 lat temu do oficjalnej nazwy miejscowości dodano słowo bad, oznaczające kąpielisko o walorach leczniczych. W 1988 roku Ustka oficjalnie uzyskała status uzdrowiska, dołączając tym samym do elitarnej grupy niespełna 50 polskich uzdrowisk. Wystawa na promenadzie stać będzie przynajmniej do końca roku. W Ustce, podobnie jak w kilkudziesięciu innych polskich miastach, ma stanąć ławeczka niepodległości. W Ustce ustawienie symbolu odzyskania przez Polskę wolności będzie także przyczynkiem do zagospodarowania skweru przy pomniku Chopina. Ławka Niepodległości to nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej, którego głównym celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzięki programowi na terenie całej Polski zostaną wybudowane pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych. O to, aby jedna z ławek stanęła nad morzem, starają się władze Ustki. Obiekt miałby stanąć w pobliżu pomnika Fryderyka Chopina. Ustawienie ławki ma zbiec się z remontem skweru. Miejsce to stanie się przyjemne, estetyczne, a docelowo planujemy, że będą tu organizowane kameralne koncerty fortepianowe w związku z patronem tego miejsca, czyli Fryderykiem Chopinem. Wniosek na ustawienie ławki jest już gotowy do złożenia w Ministerstwie Obrony Narodowej. Gotowy jest także projekt zagospodarowania terenu przy pomniku kompozytora. Kończymy magazyn Ustecki. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.